Drodzy widzowie, takie dni to ja naprawdę lubię, kiedy content pojawia się wcześniej, no i wcześniej też mogę dla was nagrać ten odcinek, więc witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, oczywiście FIFA 23 Ultimate Team, no i dziś czas na nowe paczki, nowe karty. W końcu coś się dzieje w tej grze, no nie? Ostatnio tak marudziłem, więc doczekałem się. Dziś nie dość, że wychodzą nowe ikony, tak jak powiedziałem, nowy event, wszystko sobie to przejrzymy. Część wychodzi teraz o 15, a część pojawi się o 19. Więc najpierw tą jedną część sprawdzimy na odcinku, a drugą zerkniemy sobie na streamie o 20 wieczorem na Twitchu, na którego również zapraszam. Także teraz jazda z odcinkiem, smacznego, jak coś dobrego jecie i lecimy. I widzowie, mam dla was jeszcze taką szybciutką informację od BetClicka. Naprawdę jutro i pojutrze będzie się działo dużo na kanale BetClick Polska, oczywiście na YouTubie. Przede wszystkim oglądamy wspólnie w studiu Maćka Futrola, Digiblastera, zwał jak wolicie. Oglądamy razem ja, Maciek, goście, których też zobaczycie, mecz Polska-Arabia. To przede wszystkim jest wydarzenie, które was zapraszam już jutro bardzo serdecznie na kanał. Po drugie, mamy coś takiego jak domówka u Jakuba Grabowskiego. Kto zna? Mam nadzieję, że każdy z was. W niedzielę na kanale BetClick Polska też, już wam powiem dokładnie, jak to będzie wyglądało. Odbędzie się tam domówka u Jakuba Grabowskiego z oglądaniem meczu Hiszpania-Niemcy. Więc jeśli ktoś by chciał zobaczyć, wbić, to zapraszamy bardzo serdecznie. I z tego co wiem, naprawdę będzie grubo, bo będą tam tacy goście jak Koro, będzie Michał Pol, będzie Tomasz Iwan czy Tymoteusz Puchacz. A dodatkowo BetClick rozda dla was ponad 5000 we freebetach, więc wpadajcie oczywiście pod spodem, zostawię wam w opisie link do YouTube'a BetClicka Polska, więc zapraszam bardzo serdecznie. Subskrybujcie, wbijajcie. A teraz lecimy z paczkami, bo to już czas. Zaraz sobie porozmawiamy o kartach, które wyszły, a teraz tak naprawdę nie ma czasu, bo to jest oferta limitowana, więc no muszę się śpieszyć, żeby otworzyć tych paczek sobie jak najwięcej. Jeśli tutaj nie będzie żadnej karty specjalnej, to pozwolicie, że będę to pomijał i będę sobie zabierał wszystko do klubu, ale tutaj też szybko trzeba będzie ogarniać oczywiście tych jegomości, którzy się pojawiają. Jak widzicie, ja mam sporo duplikatów. Także tutaj trzeba będzie wybierać po prostu tak na szybko i w miarę nie duplikaty. Dobra, to tutaj 84 leci w to miejsce, a resztę bierzemy sobie na Quicksell. Come on, szybko, bo tutaj w sklepie coraz mniej tych paczek. Chyba 5000 zeszło podczas kiedy ja otwieram jedną paczkę. Ajajajajaj. Ani walkout, ani nic fajnego tutaj. Czy uda się trafić nowego zawodnika z tego eventu? Thiago Silva trafiony. Co my tu mamy? Choupo-Moting, potężny napastnik. Potężny Choupo, dobra, tych obu mam. Godin, swoją drogą Godin trafił w metalowego pręta i niestety nie wszedł mi jeden jedyny mecz na kuponie, właśnie to był Urugwaj. Gdyby nie te poprzeczki, słupki i tak dalej Urugwaju, to miałbym kupon wytypowany poprawnie. A my tutaj mamy Informa. Co znajduje się w środku? W sumie nic raczej dobrego nie może być, bo teraz ta drużyna tygodnia... Co? Co jest? Haaland! Haaland w Informie trafia. Dobra, czekajcie. Jak to się... Tego to się nie spodziewałem. Ale oddało, widzowie. No nie ma karty eventowej póki co, ale... No ja w szoku, co oddało. Dobra, zobaczmy, 15 itemów, okej. Czy ja otworzyłem niechcący nie tą paczkę? Nie. No dobrą paczkę otworzyłem. Ale jaja. Idziemy na drugą stronę, to może być ktoś dobry. Luka Modric, nie, Modric był chyba... Jeszcze nawet nie wiem, które karty dokładnie są w... Co jest? Trafiłem! Ile on kosztuje teraz? Nie, to jest niemożliwe, żeby on... 500 000? Czemu on jest tak turbo drogi? 5 na 5 RW 9... O kurde, dobra, już wiem dlaczego nie jest drogi. Słuchajcie, Meksyk, jak Polska nie wyjdzie, to proszę, wyjdźcie wy. Co tu się wydarzyło w tym momencie? Jeszcze muszę zobaczyć zaraz, jak one się upgrade'ują. Chciałem sobie to wszystko ogarnąć na spokojnie. Tu się okazuje, że inne zaskoczyło trochę tym eventem wcześniej. Może też chcieli, żeby serwery lepiej się zachowały. W sumie to jest plus jak dla mnie. Wolałby nawet w piątki o 15 niż o 19. Czyli tak, trafiony zawodnik eventowy, trafiony Haaland w Informie. Póki co to jest dla mnie bardzo dobre otwieranie, jedno z lepszych w tym roku. Hiszpania, dobra, pomijam, jak to jest Hiszpania, to od razu sobie pomijamy. Gerard Moreno trafiony. Kurczę, strasznie dużo tych duplikatów mam. Aj, szczęsny.
Właśnie to jest najgorsze, że teraz przy tych duplikatach to troszkę zabiera czasu. O, tego jeszcze nie mam. I tutaj tego, dobra, biorę sobie go od razu. Pyk, 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 pyk. Wolałbym jednak na spokojnie to robić, mieć na przykład 10 takich paczek na konto. No ale wiadomo, że limitowane, widzicie, 10 tysięcy już zeszło, ale chyba zdążymy. Myślę, że zdążymy otworzyć wszystkie. Aj. Pytanie, czy te karty się nie pojawiają, czy przedtem się po prostu ta jedna nie pojawiła. To trzeba będzie sprawdzić. Sisoko to może być, 80. Francuzów w sumie mam sporo, ale o, tego też nie mam. I jeszcze muszę zobaczyć, ilu w ogóle zawodników już mam. Chyba 9 poziom dało mi się wbić. Albo coś w tym stylu. De Polo 8-4. Pyk. Dobra, ci lecą na Quicksell. No gdyby się udało trafić jeszcze jednego zawodnika z tego nowego eventu, to byłoby naprawdę spoko. 6 paczek, jeszcze 6 paczek do otworzenia, a w środku Włochy. No to nikt raczej z Mistrzostw Świata nie będzie. Taki żarcik. O, o, patrzcie jak wybrałem jeszcze. Potężny Okocha z Meksyku. Raul Albiol. Dobra, jeszcze jedna. Vlachowicz, może być to Vlachowicz. Pyk. Ci do klubu, ci na Quicksell, klasycznie. Nic innego z tymi kartami i tak nie zrobię. No i otwieramy dalej. 30 chyba tysięcy, 39 tysięcy kart jeszcze. Mamy kolejny Kylian. Nie, no dobra, to Cristiano nie będzie. Ale to będzie Nunes. Ej, on ma naprawdę fajne staty. Przynajmniej na karcie. Zobaczmy. Kurczę, jakby mu tak poprawić defensywę i fizyczność. Pozycja CM. Stamina 9-4. Do tego Portugalia. Ile on jest w tym momencie wart? Nie no, to jest chyba... To jest niemożliwe, żeby on kosztował 300 tysięcy aż? Coś tu jest nie tak. Te karty chyba zaraz pospadają mi to dość znacząco. Ale to jest moje najlepsze otwieranie w tym roku, mi się wydaje. Jak one rzeczywiście będą tyle kosztować, te karty, to się okazuje, że ja tu zaraz bańkę mam zarobioną. Muszę to posprawdzać. Ej, do widzowie. Dzieją się tu dziwne rzeczy. Oczywiście wątpię, żebym trafił trzeciego zawodnika z Road to the Final, jeśli chodzi o World Cupy, ale mamy jeszcze cztery takie paczki do otworzenia. Dobra, jednego po drugim to nie wypakujemy. I znowu Hiszpania. Ostatnio trafiałem ciągle Niemców, teraz trafiam ciągle Hiszpanów. Dobra. Kurczę, obu nie miałem. Tutaj tego jednego. Ten system zbierania nawet jest fajny, tylko chciałbym, żeby było coś takiego jak magazyn duplikatów. To było naprawdę fajne i żeby można było przepalać sobie te duplikaty zawodników, których już mamy, no jakieś nawet słabe, takie podstawowe SBC. A tak to oni są na Quicksell po prostu i nic więcej z nimi nie zrobimy. A tu w środku Holandia... A Van Dijk to nie jest, to jest De Vrij. Okej. Mam obu. Proszę mi pokazać kolejne. Gomis. O. Dobra, może być ten pan i został mi ostatni. Henderson. Dobra. Z tymi to wiadomo, tak jak zawsze. Zostały chyba dwie paczki, z tego co mi się wydaje. Tak, dwie paczki. Aj. Znowu Hiszpania. Ej, ale mnie ta Hiszpania dzisiaj prześladuje. Gabriel Martinelli, dobra, zapraszam. Swoją drogą to co Richarlison strzelił bramkę. Czapki z głów, naprawdę. Świetny, po prostu świetny gol. Tego sobie też wybieram oczywiście. No i tego na sam koniec. Reszta tak jak mówiłem na Quicksell. Jeszcze musimy przejrzeć co jest ciekawego w SBC, w Objective. No, dzisiaj kontentu jest sporo. Pyk, ostatnia paczka za 1000 FIFA points. I mamy w środku, niestety to nic... Nic fioletowego nie jest, ale jest to Gundogan. Rzutów karnych nie będziesz strzelał, ale możesz się przydać do czegoś. Upamecano, dobra. Aleksandro, no i o to chodzi. Im więcej zawodników, których jeszcze nie mam, tym lepiej. Suarez 8-4, a tak średnio. Nunes 8-3. Podobno Nunes miał jakąś fajną sytuację, właśnie tego nie widziałem w meczu
w meczu właśnie Urugwaju. Tak jak jeśli oglądaliście, to dajcie znać. A mi dajcie chwilkę, to sobie doładuję. O! Czekajcie, tej paczki jeszcze nie otwierałem. Doładuję sobie szybko jeszcze FIFA Points, żeby otworzyć tą jedną paczkę za 1500 FIFA Points dotyczącą pierwszego sezonu. To myślę, że warto byłoby też ją otworzyć. Tych dwóch niestety mam, więc to bierzemy tak. Tego, czy mogę sobie podmienić? Mogę. O, i super. I to jest ta paczka, o której wam mówiłem, czyli Season 1 Review Pack. W środku może być naprawdę mnóstwo dobrych rzeczy, ale też może być coś mega słabego. Zobaczmy. Rule Breakers. No nie. Widzę, że w kierunku Meksyku się kręcimy bardzo. No dobra, jest to Herrera i kto jeszcze w środku? Hazard. Taki Herrera, czy on był drogi? Nie, Quixel, praktycznie Quixel. I tego Griezmana chyba też drugi raz dzisiaj już trafiłem, tak mi się wydaje. Dobra, ja sobie to wszystko podmienię i zobaczymy jeszcze, co ciekawego mamy w SBC. Mamy tutaj przede wszystkim tak, Black Friday Flash Challenge 1. Mamy też tutaj, czekajcie, tylko sobie to odznaczę. 80 plus FIFA World Cup Upgrade i 81 plus Double Upgrade. Także myślę, że to sobie odznaczę. To będzie można zrobić pewnie wieczorem na streamie jeszcze na spokojnie. No i ten Flash, to tylko 2 godziny zostały do końca. Czy dodali coś ciekawego jeszcze do Objective? To sobie sprawdzimy na sam koniec. Toko Ekambi. Nie mogę podejrzeć jego karty. Jakiś error, ale to nic. Takie są wyzwania, gdyby ktoś chciał sobie zatrzymać i zobaczyć na spokojnie. Szybki, naprawdę szybki. Czy oprócz niego jeszcze jakieś dostaliśmy karty? Pewnie więcej będzie wieczorem. Myślę, że więcej pojawi się tutaj wieczorkiem. A ja teraz tak, muszę to wszystko posprzedawać. I być może na streamie, jak będziemy grali mecze w Food Champions, to coś tutaj też będzie do zupgrade'owania, no bo zobaczcie, taki mam skład póki co, ale z najnowszych kart, które trafiłem, z kart specjalnych, oj, teraz będzie sporo tych, no nie? Czekajcie, to zrobimy tak, o ile jest już dodane, jest. Road to the World Cup, trafiłem tych dwóch panów. Teraz muszę zobaczyć, ile oni kosztują, jak się będzie zachowywała ich cena. Nie wiem, czy tego gościa z Sevilli zatrzymać, czy jednak nie. Dajcie znać, co wy byście zrobili. Czy sprzedawalibyście, czy jednak zatrzymalibyście ich właśnie w klubie. W każdym razie, tego jednego sobie wrzucam i tego drugiego tutaj na ławkę. No i do tego jeszcze ten Haaland, który idzie na sprzedaż. Tak, byłem ciekaw, czy ktoś go trafił. Kylian Mbappé. 7 milionów w tym momencie. 7 baniek. Niesamowite, ale czekajcie, zobaczmy po prostu może tak. Co tu jeszcze mamy ciekawego? No to jest ten Nunes, o którym wam mówiłem. Mertens, swoją drogą Mertens naprawdę może być fajny na tym silniku z tą zwinnością. Suarez, jest też Corona, Werner. No tutaj Wijnaldum jeszcze się znajduje. Okej, okay. Muszę sobie tylko poczytać, jak one się będą upgrade'ować. Czy plus jeden za każdy awans, czy jak to wygląda. White z reprezentacji Anglii. Czy mieliśmy, tam był jeszcze chyba Luka Modric, no nie? Czy mi się wydawało? Ta, Luka Modric 90. Jeszcze z takich ciekawych kart Son, jest na przykład też Son. No cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w moim składzie. Widzimy się wieczorem, to byłoby na tyle dziś. Trzymajcie się, mordki. Na razie, dobrego dnia i piona.